inscenizację tradycyjnego życia na dawnej wsi pod tytułem Jak to na wsi niegdyś bywało. Zapraszamy do chatki, gdzie wiszą makaca. Wykonanie zespołu ludowego Leśne Echo z Zaścianek, dziecięcy zespół ludowych Reczka. Pragnę podkreślić, że inscenizacji naszej dzisiejszej patronuje i wspiera finansowo Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Serdecznie chciałbym w imieniu swoim, jak i pana wójta Krzysztofa Adamowicza, podziękować zespołowi Leśne Echo za to, że wam się chce, że propagujecie tę tradycję, że pozwalacie nam spojrzeć w przeszłość, zobaczyć jak to niegdyś właśnie na wsi bywało. I to jest bezcenne, także serdeczne podziękowanie i gratulacje dla zespołu leśnego, jak i dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękuję. Ona chyba wcale o nas nie myśli. No, tak jest.
w naszej izbie więcej hałasu jak między rzeczem a jarmarku. Stara Janowa przyjdzie? Tak, przyjdzie stara Janowa i będzie zaraz językiem strzępiła tutaj po wsi, po całej chodzi, że u nas niezgoda w domu panuje, a ja sama na makatce wyszyłam miłość i zgoda domu ozdoba. No tak jest, no ale w życiu jest jak jest. Nie ma domku bez łomku. Tak jest. A ja byłam na targu, sprzedałam jajka i kupiła wam coś. A co kupili? Co kupili? O, nici nam kupiło. Nici, o! O, te złote to będą moje, tu mi pasują na te kłosy. O, a te chabry to tu dla mnie, bo mnie tu trochę zabrakowało. O, tam trochę nie pasują, a to takie drugie jeszcze, no może i te pasują. Będziemy szyli kłosy. A co wy tam, Matulu, jeszcze macie? Nic nie mam, troszkę kupiłam śliczności do przyozdobienia chałupy. Popatrzcie, jakie cudeńko. Ależ ładne, oj, oj, oj. O, jakie cacko. Jajonka zrobimy. O, to jakie cacko. O, to się nawet... Matulu, tu złoto jest. To, to moje. A co tam jeszcze macie? Oj, nic tu już nie mam takiego. Toż to widzieliście, co już ja tam mam. O, Matula, jakie ma makatki ładne. Skrzyni, ile jest, o. Pokaż, tu pokaż. Kaśka, igłę. O, dobra gospodyni ma w komorze i w skrzyni. O, tak, prawda. No, ładne, no. Matula, to tyle tam wyszywała. A tam, co tam? O, o. O, o. Tata jest wtedy najbardziej kochany, gdy razem z dziećmi słucha się mamy. Aleś tam ma... To jest przekazywanie moje babuszki i matęgi. O, a tu jaka mądrość, Matulu. Patrzcie tej waszej Matuli. Dobrej gospodyni wszystko w rękach rośnie. Baba jaka urodzajna, jak jest na ziemi. Dosyć tego, psoty wam w głowie tylko. Maryśka, zabrać, roszczyn rozrobić na chleb, dobrze wymiesić ciasto i ono dorodne wyrośnie i będzie smaczne. Tak, tak, ty, ty. A ja wam swoje mądrość przekazuję teraz. A ja, co, co? I proszę. A co tam, co tam? Pokaż, Matulu. O, jaka makata, u. Każda żona tym się chlubi, że gotuje, co mąż lubi. Ha, gotuje, gotuje. Ciekawe, czy będzie miała z czego. No, jak będzie zaradny, to tam coś tam się postara. No, już nie bywa. Nie zdążymy na Yeah.
Ale w nas nie musi.
co ja najlepszego robię? Za oknami żółte drzewa, pan obok mnie głośno ziewa, a maseczkę ma w kieszeni. Ale czy to coś już zmieni? Z tyłu młodzież se żartuje, ona wirusa nie czuje, a na innych nie zważają, bo wirusa w nosie mają. Niby jestem zaszczepiona, ale czy to jest ochrona? I tak jadąc myślę sobie, no i co ja tutaj robię? O, pod lasem kwitnie wrzos, a w maseczce spędzi nos. Tuż obok mnie pani kicha, zarażę się, będzie kicha. I tak ciągle myślę sobie, Boże, co ja tutaj robię? Lepiej było iść piechotą, ale pada, wszędzie błoto. Ale jak się wygód chciało, to cierp dusza i cierp ciało. I tak siedząc myślę sobie, będzie dobrze, no co zrobię? A do licha z tym wirusem, wolę jechać autobusem. Z okna podziwiać cieszymy pejzaże, może w maseczce się nie zarażę. Oh!